powiem wam, że spało się całkiem sympatycznie. Otwarte okna, chłodnie chodzi, tak jak teraz. Rzadko zaskakuje. I teraz mamy 10 stopni. Zjechało się trochę towarzystwa. Zbudziłem się, o, to jeszcze muszę naprawdę, ale próbowałem resetować Androida, wszystko i nic. Dobra, może zdechła. No miałem spać długo, miałem ten, ale już 7 rano organizm sam się zbudził. Najwyżej prześpię się w ciągu dnia, jak mi z multi. Się wraca po drugiej przerwie do pracy, do trekkingu ogólnie. Człowiek ma dość tego trekkingu, jak tak wróci i zaczyna swoją rutynę, to docenia te małe rzeczy rano. I mam nową kawiarkę od Justyny, to już pokazywałem w wcześniejszym filmie. Będzie jej pierwsza kawa. Aluminiowa, ale ma, jest pomalowana na zewnątrz i ma drewniane te uchwyty. Zobaczymy, czy to będzie lepiej, dłużej trwało niż tamten, czy nie. No, dzisiaj mi tylko zostało łóżko i ręczniki tu. Proporczyki zaraz rozłożę. I teraz na luzie, powolutku do celu. I teraz tylko widoki, czyli tak jakby na kontynuacja wakacji. No teraz to wygląda bardziej jak w domu, nie? Wszystko wybrane, czyściutko. Jeszcze tylko daszka na mojego założę. Mam nadzieję, że działa. No i ruszam, bo co tu robić? Dzisiaj sobie mówię, że pojadę tylko do, nie wiem, Dryden może. Albo stanę gdzieś między Dryden i... Właśnie, jak będzie ładna pogoda, to może stanę się wykąpać za Dryden i tam już będę spał. No bo dzisiaj mogę dojechać do Winnipegu, ale co mi to da? Jutro dojadę pod Edmonton i będę cały dzień koczował. We wtorek to ja sobie to rozłożę już tak na luzie, nie? No, ale jestem zadowolony, że to tutaj już tak ładnie wygląda. Coś jeszcze chciałem poprawić. Nie, aha, już poprawiłem wczoraj też. Już się wziąłem za wszystko. Zrobiłem tutaj, nie? Miałem jedną śrubkę. No ale na jednej to by się słabo trzymało. Musiałem linkę założyć, bo też była, nie wiem, odkręcona. I śrubkę po prostu wziąłem stąd. Tu są cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tamto mocniej dokręciłem. Jedną śrubkę sobie wziąłem i się trzyma i stolik jest elegancko zrobiony. Tutaj tak, wczoraj pokazywałem to gniazdko. Ale to tyle mówię. Tego nawet i tak nie będę używał. A tutaj się nie rzuca w oczy, nie? A tam jest wszystko tak, powinno być. Tylko ta nawigacja moja, kurde, zdechła i co? Mówię, są nówki sztuki, ale zobaczcie, leżały na magazynie i źle plastik zaszedł. Jak się kurzy na magazynie, ale to się wytrzepie. Ale są nówki sztuki, bo jak się siada, to są takie twarde. Jeszcze dzisiaj wieczorem też to założę, bo jak się jedzie wieczorem i patrzę w lusterko i tutaj nie widzę tego tak dziko, nie? Okej. Okay. Dobra. Odpalam przegląd, robię przegląd, odkurzę, bo to wczoraj jeszcze trochę tych plastików było od wiercenia. No i czas jechać w trasę, znaczy czas jechać do przodu, przed siebie, Shinodaze, przed jazdą. Ale mi się wydaje, że to wiele nie pomoże, bo jak ona jest taka zjechana, zobacz jak się, kiedy brudno jest. To ona będę, ręce jak się trochę pocą, to będą brały ten brud. Ja sobie ewentualnie kupię taką nakładkę, kurde, ktoś na cięcia robił? Nie, tu chyba tą taką, tą wajchę, za którą ja osobiście nie przepadam. No nic, czas jechać. Ja im napiszę, że rozrusznik jest do zrobienia. O, powietrze schodzi to standard. No, kręci dobrze, ale taki jest, słychać, że jest dźwięk jego, że jest zmęczony. Przełożyłem to na tych starych przylepach, może się będzie trzymało. Pewnie to mam zapasowe. No i brakuje mi tylko tutaj mojej nawigacji i GoPro, ale GoPro to tu. Mam tylko jedną, operuję na razie tylko jedną. W górach najwyżej przełożę. To żaden problem. Szedł. Śmiesznie idzie, jest nierozgrzany. Jak wysoko trzyma obroty. To musi tak być zaprogramowane.
troszeczkę wykręciłem. Ale wszystko zrobiłem, co chciałem. Jest dobrze. Także niedawno położyli świeży asfalt. A tutaj kończy się świeży asfalt. Ogólnie w północnym Ontario drogi są w miarę dobrej jakości. Że oni mają taki system, że dosyć długo czekają, aż się droga naprawdę jakoś się pogorszy. I czasami się trafia na takie odcinki bardziej wyboiste, nie? Ale ogólnie jakość drogi w Ontario jest zawsze lepsza niż w Quebecu. Proszę, tutaj dalej kładę asfalt. Jest niby, no nie ma, już jest prawie że skończone, brakuje tylko pomalować linię, nie? Jest w granicy do 70 i nie jadą stówką, już tam się ode mnie oddalają, bo doganiałem jednego, ja jadę 70, bo tutaj zawsze się może jakiś zaczaić. No tak jest, już roboty niby skończone, niby nie, ograniczenie do 70 i będziesz leciał stówką i może dostać duży mandat. Są czasami takie akcje, lepiej nie ryzykować. Tutaj widzę, coś się szykuje, żeby zrobili jakiś truck stop, powiększają parking, tutaj by to... A, long term parking, tutaj coś będzie, mi się wydaje, tutaj coś będzie. Jakaś restauracyjka, truck stopik może. To jest fajne miejsce, kiedyś był tylko taki pullout. Nikogo nie było, a później to zamknęli. A to jest taki punkt, do którego się maksymalnie mogło dojechać z bazy, nie? To się wszystko może pozmieniać, jak się teraz już przeprowadzimy, chociaż patrzymy, paradoksalnie odniesienia będą te same, tylko zależy, czy będziemy ruszać z bazy, czy będziemy musieli się ładować. No nie wiem, trudno powiedzieć, ale jeżeli byśmy ruszali z bazy, to odniesienia będą mniej więcej te same. Różnica w dojeździe do tych miejsc tu będzie taka sama jak z Montrealu, mimo tego, że baza będzie w innym miejscu, tylko że ona jest bardziej na południe, więc to tak się niweluje. No. Dobrze, niech jadą. Uciekli przede mną, za mną nikogo nie ma, ja sobie jadę według przepisów. Zaraz się chyba skończą roboty i będzie można ogień do pełna dać. 90 na godzinę. Ogień do pełna. No, wczułem się w ten ciągnik, naprawdę jest fajny. I to widać, że to jedna podwójna obsada tym jeździła. Bo on nie jest taki rozwalony, nie ten tu. Wszystko zależy od stylu jazdy kierowcy. Jest jeden kierowców albo jedna podwójna obsada i mają podobny styl, to sprzęt wtedy mniej cierpi, nie? To musi być doświadczenie jechać sobie rowerem przez Kanadę na takich pustkowiach. To musi być niesamowite, że ludzie mają tyle cierpliwości. Jakby raczki na deszczu. No, ale tak delikatnie piszczy. Oby tak zostało. Z tym to się da żyć. Ale w tych nowszych modelach już coś zrobili chyba, bo już nie ma tego blokowania się w połowie cyklu. Odpukać. Coś tak czuję. No, to było tak mega wkurzające, która stawała w połowie albo... MK jedzie równiutko 90. Z Manitoby. Widzicie? Wada w takiej frygacji mi nie przeszkadza. Ja nawet lubię ten aktywny tempomat, jak jest tam autostrada, duży ruch i tak dalej i nie ma co wyprzedzać, nie? I się jedzie w miarę tą stówką, ale mogę sobie podjechać pod auto i ja chcę wyprzedzić, nic nie pika, nie? To jest ok. Zaraz go wyprzedzę. Mam jeszcze godzinę do Wąblak. Cyk, pyk. Z wyobraźnią.
całym dystansie między Hurst i Longlac wyprzedziłem jeden samochód. To była osobówka. I to jest właśnie jazda w tym. W niedzielę. Syczyk jak zwykle widzi coś, czego ja nie widzę. Ale tutaj nigdy nie miałem problemu. W tym rejonie Kanady jakieś roboty drogowe widzi zamkniętą drogę, czasami tak ma, ale dobra. Dojadę do tego, do Nipigon i tam sobie zrobię przerwę. Jadę już 2,5 godzinki i chyba stanę sobie się zdrzemnąć. Jechał jak turysta. Dzisiaj, gdzie bym nie dojechał, 8 wieczorem zamykam interes. Bo nie ma sensu, nie? Nie ma sensu. Gdybym chciał dojechać do Winnipegu non-stop, to bym dojechał o 10 wieczorem. Sądzę, że dojadę gdzieś tam w okolicy Dryden. Zostawię sobie trochę roboty na wtorek. Bo i tak wtorek rozładuję i idę dalej spać. Nie będę jechał, bo będę miał środę, żeby dotrzeć. Środę i czwartek, żeby dotrzeć do North Sandwich, nie? A prom mam zarezerwowany. Oczywiście sam sobie rezerwowałem w czwartek na trzecim po południu, więc wtorek w nocy się zdejmę, w środę podczłapię do Hope i w czwartek ruszę z Hope albo Chilliwack. Trochę się zrobiło zimniej rano. Spróbujemy, czy bas to działa. Tylko zobaczyć. Ja po zapachu będę wiedział, czy było używane, czy nie. Webas to nie działa, nie ma żadnej odpowiedzi. Coś mi tu nie pasuje. Muszę znaleźć, czy jest podłączone. Bo a nie, tak, bo coś tam zaczynało się dziać. Nie, zaczyna się. Dobra, poszło, ruszyło. Normalnie powinienem znaleźć taką tą. Taką zieloną lampkę, której nie widzę. Na razie nic nie stuka. Zobaczymy. Działa, leci gorąco powietrze. Z innej generacji to webasto. Nie słyszę stukania pompy, ale powietrze ciepło leci, więc jest go gitara. Człowiek podrzemał, może jechać dalej. Już nie ma to okien. Ten aktywny tempomat jest fajny właśnie w takich momentach, gdy wiem, że nie mam szans go wyprzedzić. Tak jak przed Birdmore. I wtedy on sobie jedzie za tym delikwentem, co jest przede mną i dostosowuje prędkość do jego. Raz szybciej, raz wolniej, się człowiek nie wkurza i zawsze tego mi brakowało, ale wolałem się wkurzać, niż miało mi co chwila pikać, nie? Jak się zbliżam. A teraz, jak będę się do niego zbliżał, jak będę chciał wyprzedzić, nic nie pika i jest okej. Okay. Ja wtedy lubię ten aktywny tempomat, tylko to pikanie. No, to już jest teraz w tym traku dobrze rozwiązane. Wady nie muszę zaklejać. Jeszcze nie miałem przypadku, że pomyliła coś z czym. Zobaczymy, jak to na śniegu będzie działało. No i teraz, jak tylko się zbliżę do niego, że będzie pas do uprzedzenia za jakieś 26 km, tylko po prostu przejmę z tempomatu, nacisnę gaz i tak. Tak mówiłem wczoraj, że on jedzie 104 na nodze. Nie, testowałem, jedzie 105. Jedzie 105 na nodze. 105 na tempomacie, 105 na nodze. Znowu mamy lato i upał. Było trochę chmurek, troszeczkę deszczu. Ten trakt, co był przede mną, jak skończyłem tylko nagrywać, zwolnił tam kierunkowska z prawo i powiedział, to znaczy, żeby wyprzedzać. Dojechaliśmy do Birdmore i tu już jest znowu 25, widać, że jest wilgotno. Także może tak zrobię, że dojadę za Dryden, stanę przy tej wodzie i się jeszcze wykąpię. Ostatnie kąpiel tej jesieni, bo tu już, znaczy nie, jeszcze tam to jest.
bas to mnie trochę niepokoi, bo tak nie było tej pompy, ale powietrze leciało, no i po 2 minutach przestało, ale jak jest na zewnątrz 25 stopni, no to nie będzie chodziło cały czas, nie? Jeszcze przetestuję nad ranem, jak będzie tak chłodnawo. Gorąco, parno i wietrzno. Rzucę trochę kabiną. Stanę ładniejszy moment. Ładnie tą drogę zrobili, już jest wyasfaltowana i niektóre zakręty tam, co kuli te skały, niektóre zakręty, które były dość ostre, są wyłagodzone, że teraz można z pełną prędkością sobie jechać, oczywiście jeżeli kogoś przed nami nie ma. Dobra, dojeżdżamy do Nipigonu, most. Może tak stanąć, pojechać rowerem do tego Nipigonu, to jest jakaś mała dziura, nie? Nie jest akurat pogoda turystycznie, ale jakoś nie mam ochoty. Pomysł mam, ale nie mam ochoty dzisiaj. Wieje wiatr. Z drugiej strony nie wiem, kiedy będzie następna okazja. A dylemat znowu. Jak się zacznie zima, to na rowerze tutaj nie będzie się łatwo jeździło. Ja nie wiem, co ta nawigacja tam widzi. Zamkniętego, ale pewnie roboty. Wyłączyłem nawigację, internet, wszystko, ale dalej jakoś się łączy z serwerami Traffic Live, które notabene już mi wygasły, ale o jest, to jest ciekawa nawigacja. Fajna, ale w pewnych kwestiach niedopracowana. Dobra, nie ma co, korzystam z okazji. 25 stopni, mam czas, pełno czasu do zabicia. Pójdę sobie na rower, zajmie to pół godziny, godzinę nawet. Dzisiaj nigdzie nie muszę dojechać, nie wiadomo gdzie. Trzeba czasami się ruszyć. A tak to nigdy nie wiadomo, kiedy będę tutaj następnym razem i tak dalej, i tak dalej. Nipigon jest bardzo blisko na rowerze. Nipigon będzie odhaczony na mapie kanadyjskich miasteczek odwiedzonych na składakiem. Składakiem na Transcred Highway. Jest niesamowicie wilgotno. Niesamowicie wilgotno jest. Dobra, wyciągam rower. Na godzinkę, no nawet mniej. Sam fakt, pojadę sobie do rzeki, zobaczę coś innego. Będę miał inną perspektywę. A więc Nipigon, Ontario. Kurczę, jak ten składak fajnie jedzie, bo po tym polskim krosie to jestem zawsze inaczej przyczajony.
Siodełko jakieś takie wygodniejsze. Stanąłem, żeby siku zrobić. I ma ślaki. W Polsce nie było grzybów, a tutaj są. Wezmę, bo dobra. Będę miał na obiad dzisiaj. No, sporo ma ślaków. Wszystkie te, co znalazłem przed chwilą, to były robaczywe. No, ten też jest robaczywy. Ale takie zbieranie grzybów przy trackstopie to nie jest dobry pomysł. Jak wrócę z roweru, pójdę tam. Może znajdę więcej zdrowszych. Dobra, nie piję. Mam pod wiatr i z górki, to dobrze, bo z powrotem będę miał z wiatrem i pod górkę. Małe miasteczko, ale karenę tajer mają. Dojadę do rzeki, ujścia rzeki Nipigon. Zobaczymy, co tam dalej jest. To jest linia kolejowa na dole. Tu jest gdzieś stacja kolejowa i centrum miasta po drugiej stronie, no. Nad rzeką. Centrum miasteczka. Wyobraźcie sobie mieszkać w takiej lokalizacji. To jest do roboty. Natura. Zimą śnieg, mróz, duże jezioro, można jeździć. Ale tak latem to chyba tylko w las gdzieś. Budka telefoniczna. Zawsze mnie to śmieszy. Dziwi, że jeszcze są. Beer Store, czyli sklep z piwem. LCBO też tutaj gdzieś jest, ale od 1 września, czy tam już nie wiem do którego, w Ontario weszło prawo, że można sprzedawać piwo i wino normalnie tak w Quebecu na stacjach, w małych sklepikach, na stacjach benzynowych i tak dalej, nie? Także ten Beer Store to już niedługo będzie koniec. No i tu jest linia kolejowa Trans-Canada. Parę nitek, nie? Ten pociąg, co jeździ z Toronto do Vancouver, to on bardziej na północ. Torowisko. To torowisko jest wzdłuż jeziora Superior, aż do Sault Ste. Marie. Biblioteka. Nie wiem, co tu jest, ale się kieruje w kierunku wody. O, marina and hiking trails. Prosto. Waterfront sector. Wygwizdowo. Nad wodą. I to jest piękne właśnie w Kanadzie, że... No, w sezonie turystycznym trochę jest ludzi, ale w takich miejscach zawsze czuć, że tu są pustki, że jest wygwizdowo, że jest daleko i że jest dziko. Z tyłu widać most, którym przyjechałem nie tak dawno. Więc to chyba to jest wszystko, co można tutaj zobaczyć. No trochę motorówek mają. Łodzi. Niedużo, ale mają. Dobra. Wracam do kamiona. Tam jeszcze jest taki punkt widokowy. Nie wiem, czy go widać. Po lewo od mostu, między drzewami, tam teraz jeszcze pojadę i wejdę na górę. O. I wrócę już drogą do traka. Czysta woda, aż się prosi, żeby się wykąpać. Cholera, jedzie pociąg. Ale nie, niesie echo. Szkoda, że mnie to ominęło. No, jest to dość uczęszczana linia kolejowa, tranzytowa. Tutaj dużo kontenerów jedzie. Kansas City Southern i CP Rail. To jest jedna firma. Cholera, żebym nie ściemił. CP Rail albo CN, bo są dwie w Kanadzie. Ale chyba CP jest połączona z Kansas. Ach, uwielbiam ten dźwięk.
zaraz z następnej strony będzie jechał następny. Albo za nim za jakieś 5-10 minut następny. Mówię wam, to jest bardzo uczęszczana linia. Malutka jest ta miejscowość. Trzeba by poczytać historię. No ale na pewno ma to coś związanego z tym, że jest przy rzece, przy dużym jeziorze i tak dalej, i tak dalej. I stąd tak jakby się rozchodziły dwa szlaki, nie? Przez górę, wzdłuż wybrzeża jeziora Superior, który tam jest, tam jeszcze wyspa jest jedna. I przeszło się troszeczkę gór i później było się cały czas na płaskim. O, jest ten punkt widokowy. Myślałem, że będzie dalej. I tu będzie ładne zdjęcie dla rowerka. Z mostem w tle i napisem Nipikon. Proszę, pan przyszedł sobie spędzać czas, grać na gitarze i harmonijce. To jest klimat. Dobra, wejdę na górę. Dobrze gra. Czegoś takiego się nie spodziewałem po mojej wycieczce rowerowej. Tu widać ładnie most. I tam jest 17, a tam jest wzdłuż tej góry jezioro Helen 11. Dobra, nie przeszkadzamy panu, tylko jedziemy dalej. Trochę pochodzić po lesie. Może jakieś grzyby znajdę. Znaczy na pewno znajdę, tylko żeby nie robaczywe i nie przesiąknięte odpadami z trackstopu. Hej, pojadę jeszcze na ten most. Właśnie. Widzicie? Nie chciało mi się, a psioczyłem, a to, a tamto, a jak już pójdzie człowiek, to fajnie jest. W ogóle można wejść na ten most, czy nie? Pod most, okej. Okay. Przejście dla pieszych jest po drugiej stronie. A to jest linia kolejowa, przez którą przed chwilą przejeżdżałem. Tak, tak, tak. Stamtąd przybyłem. Widokowym. Zaraz będę czytał historię. Ten most jest nowy, starego już nie ma. Stary został zburzony. Kolejowy jest ten sam. Ciekawe, był budowany od środka na boki. Pierwszy most, który tutaj zbudowali, drogowy, to było 1937. 1972 to ten stary. A ten był już w... ten, 6 lat. Dobra, pod kurkę i do kamiona. No, godzinę już tu mam. Dzisiaj na bank. Znaczy cały czas mogę dojechać do Winnipegu, ale po co? Jutro stanę na prysznic i dojadę gdzieś tam jakieś, ja wiem, 4-5 godzin przed Edmonton i to wystarczy. O, prince w malutkiej kabinie. Traki, które miały jeździć tylko na Nowy Brunswick i Toronto. Ciekawe, gdzie on jedzie. A mówiłem? Nie minęło 10 minut, słuchać następny pociąg. I pigon zaliczony. O to chodziło.
Dobra, huk z tymi grzybami, jadę dalej. I tak były większe. Zobaczymy, musiało być parodniowe takie, a nie świeże. Jest za gorąco, no i wchodzą robaki. Jak jest zimie, to wtedy dłużej przetrwają. Ale jak pojadę na ten, na biwak, może jak wrócę, to muszę zobaczyć, jakie tam daty są. Powinny być grzyby. Kurde, ile białka na szybie o tej porze roku w Thunder Bay. 25 stopni. To będzie chyba temat tego wyjazdu. Upały we wrześniu. Już jest czwarta po południu. Naprawdę, dzisiaj jadę jak ślimak, nie? Tak sądzę, że do Dryden dotrę. Może nawet tam się zaparkuję, bo nie ma sensu jechać dalej, jak wstanę gdzieś na zadupy, nawet internetu nie będzie. Nisza na trzech akslach. Dzwoniłem do nich przed wakacjami, żeby się dowiedzieć, to kobita powiedziała, no ci na trzech osiach to Zedmonton i tak dalej. Mówię, dobra. I mówi, że u nich się jeździ na Kalifornię z tym, ale z częściówką, ale mówi, to nie jest tak, że tylko jeździsz na Kalifornię, u nas się nie wybiera, kto jedzie, jak dostajesz kruciaka, to jedziesz, robisz 2-3 kruciaki, później dostajesz co innego. Znaczy, w sumie to by było ciekawe, nie? Ale jak i powiedziałem, że ja biorę 2 miesiące wakacji w ciągu roku, 3. A jak to? No mówię, no tak to. Wiecie, w kręsie jest jak jest, ale jest, nie jest źle. Tylko teraz, no to jest moloch, no. Jedni odchodzą, zwalniają się ciągniki. On to już nie patrzy na to, że już nie ma czasu na zarządzanie tak, żeby każdy miał swój. Wsiądziesz na jednego, to jedziesz na jednym, schodzisz. To jest w puli i jak potrzebuje, to bierze i tyle. Ja tam chciał, żeby kupił, kurde, parę w manualu i wtedy by tylko niektórzy kierowcy takim jeździli. Ale on tego nie zrobi w życiu. Dreptam, dreptam. Tutaj nie staje, to jest Absalon. Bardziej się poruszam na zachód, tym gorąco jest. Jeszcze bardziej, 27-28 stopni, to jest niebywałe. Ale na szczęście wieczorem to zajdzie słońce, to szybko spada do 15-10. Czyli jednak mimo tych upałów jest powiew jesieni wieczorem. Do Edmonton mam w tej chwili 1916 km, czyli 9,5 godzin jazdy na dziś, na poniedziałek i wtorek, nie? W sumie już bym tu mógł stanąć. Bo dostawa jest o 10, czyli ja bym sobie zaczął jechać na przykład w południe. Ale wiadomo, podjadę dalej, żeby mieć większe okienko na nieprzewidziane rzeczy. Bo nagle zostawię sobie 9 godzin jazdy na wtorek i nagle złapię jakąś awarię i coś. I wtedy będzie stres. A tak to będę bliżej i będę wtedy już miał więcej czasu dla siebie. Znaczy czasu dla siebie będę miał tyle samo, tylko chodzi o to, żebym miał mniej pracy we wtorek. Żebym był bliżej dostawy. Tym sposobem minęliśmy Absala. Następne miasto to jest Ignace. Za jakąś godzinkę. Mniej więcej. Godzinka 15 i później od Ignace do Dryden jest chyba 1,5 godziny. I to chyba będzie na tyle, bo to już będzie po 8-9, nie? Może pojadę, zamiast stać w Dryden, pojadę do Vermilion Bay. Tak, tam jest spokojnie, jak się śpi na wadze, dość daleko od drogi. Tak może zrobię. Ale dalej niż Kenora dzisiaj na pewno nie pojadę. Kenora to już będzie taki ostatni punkt. Bardzo spokojna jazda. Widziałem, z naprzeciwka jechał Prince z naczepą dwuosiową. Czasami jakieś ładunki przez Kanadę są z powrotem. Ciekawe, skąd oni tylko wzięli. Fajnie by było coś takiego dostać. Zrzucić się w czwartek, w piątek załadować i wracać przez Kanadę. Ale mówię. Tutaj to jest teraz loteria. Co będzie. Jak wyhaczą coś na przykład z British Columbia do Kalifornii, co się będzie im opłacało, to pojadę do Kalifornii. Wcale bym się nie obraził. Oni po prostu złapią to, co się da złapać, jeżeli to jest opłacalne, nie? Żeby nie dokładać do interesu.
Nie wiem, jaka tam teraz sytuacja jest na zachodzie, no ale ostatni rok temu to jechałem na pusto pierwszym trypie właśnie z British Columbia aż do Colorado. No ale on tam już złapał kontakty jakieś, przecież my ciągaliśmy dużo ładunków dla Diane Rossa, także no rozwija się sytuacja. Może też być mięso z Alberty. Może mnie wsadzą na te ładunki Veg Pro, że będę się kręcił przez tydzień, półtora w samej British Columbia. Ja nie mam nic przeciwko temu. Znaczy ja nie będę się o to domagał, prosił tego. Ale jak mi powiedzą, że czy chcę, to ja mówię okej. Okay. Tylko, że to są przerąbane ładunki, bo to są ładunki, które wychodzą po południu. Sałata. No to jest, przyjeżdża sałata, myją ją, pakują ją w takie plastikowe, tak, gotowa do spożycia. I ładunek wychodzi o 6-7 wieczorem i trzeba go dostarczyć na 7 rano na przykład. Nie? I tam z tego Cold Stream do różnych miejsc, gdzie oni to wozą, głównie do Vancouver, Calgary i Edmonton, no to jest w zależności 6 godzin, do Calgary też mniej więcej 6 godzin, do Edmonton jest ciut dalej. No i powiedzmy ładunek wychodzi 6 wieczorem, czasu lokalnego, to mojego 9, no to są ładunki, które trzeba zasuwać przez noc, nie? Za łapę. Tak samo jak bierzemy ładunek Veg Pro w okolicach Montrealu, no to się jedzie z tym na Toronto, na Stany, gdzieś tam do New Jersey, ale to jest 5 godzin, no i to wychodzi o 7, to się dojeżdża do tego Toronto o 12 i tam się można kimnąć, nie? A tutaj tak widzę tą dynamikę, to będzie raczej robota nocna, no ale spróbować można, ale nawet nie wiem, czy mi to zaoferują, nie? Już tak zaczynam gdybać, co to będzie, jak się zdejmę, nie? No. Rezerwację na prom mam, udało się załatwić w fajnych godzinach. Dostawę mam o 7 wieczorem w czwartek na wyspie, a promem płynę o 3.30 i będę tam chyba przed 5. A prom powrotny wziąłem sobie w piątek o 6 rano, ale ja bardzo jestem, znaczy nie jestem, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wrócę w czwartek jeszcze z wyspy na ląd. Bo teraz tam nie można spać, oni zdejmują, mam zresztą nawet do British Columbia tylko 7 palet, co jest dobre, bo przez górę będę śmigał, jak już się zdejmę w Edmonton. Taki jest plan. Tydzień temu jeszcze byłem w Polsce. Niestety, wszystko co dobre się kończy. No ale trzeba pracować, no. Tak, mam 3 miesiące wakacji w roku, to jest... naprawdę turystycznie. Stanąłem sobie między Uppsala i Ignaz. Taka resteria nad jeziorkiem. Tej zimą to raczej zamarznięte wszystko jest. Tak chcę zobaczyć, podejść. Rozprostować kości. Już jest w pół do 7. O, tam sobie łowią ryby. Nie, wiatr. Tego mi się dobrze jedzie, bo mnie pcha. No, tutaj raczej by się nie pokąpał. Chyba, że tam dalej. Tam, gdzie łowi ryby. Już tam trzcina też jest. Ciekawe, czy tutaj można... czterują, jak śpią sobie. Ale chyba gościu widzę, że jest ustawiony na ten, na nos, bo mam opuszczone tak jakby, co poziomuje, nie? Dobra, może by tutaj zostać. Nie no, jadę dalej. Spanie tak blisko drogi to jest niefajne, bo cały czas, raz na jakiś czas coś przyjedzie i zbudzi. A widziałem taki filmik, że ktoś spał na resterii i no, gościu zasnął czy coś, czy pomylił z jazdy i staranował parę traków. Więc wolę unikać takich miejsc przy drodze. Mówię, no, prawdopodobieństwo jest małe, ale zawsze jest. Dojadę tego Dryden, będę myślał dalej. No, przyjemny wiaterek jest. Za miesiąc sądzę, że już, no tak za miesiąc założę minówki opony na bank. Trochę mnie zaczyna irytować ten gwizd, jak używam engine brake'a.
napiszę im, bo z tego może później coś wyjść. Ale to jeszcze daleka droga. Na razie jestem w drugim dniu wyjazdu. No, gdyby nie te wszystkie postoje, to już bym był pod granicą z Ontario, a ja dopiero do Ignace. No, ale to tak sobie turystycznie. Moja praca jest ciężka, ale i tak traktuję ją lajtowo, a jeszcze jak mam czas, tak teraz, to naprawdę jadę jak wczasowicz. Do zachodu słońca i dłużej nie. Ignace i teraz półtorej godzinki do Dryden. Mu się często czają. Chciał, to przecież mogę jechać 13 godzin, a nie 10 i wtedy mi zostanie zamiast 700 500 albo 400. No. Na ostatni dzień. To są dylematy wczasowicza. No, ale tutaj gdzie Slavo jest. O, ja sobie stanę tam centralnie. Muszę zawrócić. Roboty przerabiam łóżko. Teraz mam określony schemat, tylko ważnym jest, żeby sobie zaznaczyć długopisem, gdzie to łóżko ma być. Ja sobie zaznaczę tutaj. Tu, tu oraz tu. Sobie zrobię te. No i muszę zdjąć to znowu. Ale mówię, teraz mam wiertarkę, to później szybko. Jeszcze co to rozłożyłem po fenalu, no bo łatwiej się będzie pracowało. Widzicie, mam wszystko przygotowane, ładnie spakowane. Już dzisiaj też ten... Kurde, muszę to wytrzepać, bo to jest kurz po prostu. Są pufy nowe, tylko gdzieś tam zakurzone, bo źle zapakowali na magazynie, a tam ciemno było i nie... Tam tych puf to mają sterty, nie?
mało. Są kierowcy, którzy używają stoliki, ale większość nie. No i widać, że było spale na dole. Tu? A u góry nie. Dobra. I wyjmuję materac i kładę gdzieś tu. Znowu trzeba się siłować. Tak naprawdę po mnie w tych wszystkich trakach, co przerabiam, zostaje jeden ślad widoczny, czyli te cztery dziurki, które robię na uchwyt, ale ja zawsze ten uchwyt zostawiam na miejscu, którym jest, nie? Także, a te dziury to tam robię, to ich później nie widać, bo jak łóżko znam z powrotem, to nikt się nie skapnie. Okej. I się wystraszyłem. W Montrealu, zresztą w dużych miastach wszędzie jest epidemia i tak jestem trochę na to uczulony. Kiedyś jak jeszcze wynajmowałem w budynku apartamentowym, raz do nas babka przyszła i kazała rozsypać jakiś tam proszek, bo mówi, że są na dole i jak będą je eksterminować, to one uciekają w ściany i potrafią w ścianach siedzieć 6 miesięcy, nie? I faktycznie posypaliśmy z proszek. Pewnego poranka były, ale już ten proszek je wysuszył i zdechł. Dobra, teraz muszę podkręcać śruby i porobić oznaczenia. Tu sobie ładnie zaznaczyłem kontur. Z drugiej strony to samo i tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, żeby nawiasy były równo z tym, to łóżko będzie siedziało tak samo, tylko dosłownie o pół centymetra niżej, nie? To, że będzie pół centymetra niżej, to dużo. Oj, bo tu jest taka takie coś w podłodze na tą drabinę, nie? Właśnie trzeba celować u góry i na dole. O. Jak łóżko będzie o pół centymetra niżej, to będzie tylko wystawało tutaj pół centymetra, to nic nie szkodzi. Ale raz tak zrobiłem, że bo po prostu za daleko, albo ten, o to chodzi, nie. No, dobra, odkręcam te śruby. 2, 4, 6 śrub, standard. Na górze też było spane, bo jest trochę poniszczone tutaj. Od razu widać, jak przejmowałem inne traki, w sumie już 2, znaczy 3, no, ale wiadomo, że jak brałem nowe, to było wszystko nowe. Ale te dwa, ten czarny, te dwa czarne, co przejmowałem, 2 sukcesywne lata, to u góry było nieruszone, nie, a tutaj widać, że jednak tutaj ktoś spał, może to była taka podwójna obsada, że spali osobno, nie wiem. Tutaj różne wynalazki jeżdżą w naszej firmie. Małżeństwa, czasami dwóch facetów, czasami murzyn z Filipinem, z Filipińczykiem, no różnie. Można podnosić, wyjmować te, które idą do śrub, no i teraz tylko trzeba zrobić tam dwie dziurki tu. Jak ja to robiłem? Czy przykręcałem najpierw w dół, a później górę, czy... Muszę to obczaić. Z każdym razem będzie bardziej perfekcyjnie. Łopanie! Zobaczcie, jaki tu jest kurz. Najpierw to dobrze, już wiem. Tutaj sobie zaznaczyłem, to będzie równo. Tu się zaznaczyło, to będzie równo. I najpierw przykręcę do tego na samym końcu i później położę to łóżko z powrotem i jakoś będę musiał zaznaczyć długopisem, gdzie wywiercić te trzy dziurki, znaczy dwie, bo tutaj na dwie tak, to już teraz wiem i sobie pomagam tym, że już tam przyczepiłem i ono to jest technika i doświadczenie. Przykręcone równo z tymi liniami, przyłożyłem to. To nie jest aż tak dokładnie, ale bez przesady. I teraz drugie. Mam uchwytów, które są do zapinania pasów, żeby to łóżko wisiało w powietrzu, bo ja wcześniej to łóżko zdejmowałem i to było dużo problemów, a tak to sobie wisi po prostu. I teraz będzie pyki cyk. Z czystym śrubokrętem to jest rewelacja.
Tak będę jeszcze musiał odkręcić, żeby wiercić dziurę z drugiej strony. Takie metalowe. A w środku styropian, czy tam jakiś plastik, nie? Ale trzyma się. No i teraz łóżko włożę na swoje miejsce. No i tu będzie właśnie problem, jak to zrobić, żeby wycelować. Nic, na razie je położę na swoje miejsce, bo chodzi o to, żeby przyłożyć to do tego i obrysować kontury i wtedy wywiercić dziurki. Tu jest niby dobrze, tylko właśnie jest niby dobrze, bo nie wiem, czy jak opuszczę, czy to będzie na tym. O to chodzi właśnie. I zaraz zobaczymy, jak to kurczę zrobić, żeby... No trzeba będzie opuścić i jakoś z tyłu zaznaczyć i później przyłożyć, ale nie. Tylko tutaj długopisu nie włożę, nie? I spróbuję wejść na górę, bo tam im więcej zostawię miejsca z tyłu, bo jak dopnę do końca, to będzie mi trudniej z materasem podnosić. Jak troszeczkę miejsca zostawię tak jak teraz jest, to będzie mi łatwiej materas podnosić, bo teraz jest jednak gruby, nie? Spróbuję wejść na górę, żeby to się nie ruszyło i jakoś tam może od tyłu będę widział. Może od tyłu. Pięknie widać zawiasy. Po prostu walnę linię długopisem z każdej strony i będzie gitara. No tak, wychodzi na te dziury, gdzie były. Dokładnie, dokładnie. Dwie dziurki naznaczone, dwie dziurki zaznaczone. Teraz mogę to podnieść i zawiesić tu, iść z tyłu. Teraz jaką grubość wiertła wziąć. Ja to wcześniej robiłem bez tych wierteł, to śrubokrętem to było ciężko, a tak to zrobię z dziurę, tym i będzie elegancja Francja. Gorąco bez klimy, zaraz chyba go odpalę, ale dzielnie trwam. Teraz wchodzimy tutaj pod łóżko, jak gdyby. Światła nie potrzebuję, ale ze światłem będzie lepiej. Proszę. Dwie dziurki. Nie w tą stronę. Tak, żeby przeszła śruba. Trochę limicie. Ale dało się. Dalej dać te zawiasy. Dwie z drugiej i później będzie najgorszy moment do przekręcania właśnie tych śrub. I już nie śrubokrętem, tylko znaczy normalnym śrubokrętem i tym. No, śruba pójdzie od góry. Podkładka i to idzie od dołu. No i teraz trzeba śrubokrętem i od dołu kluczem. Tamta elegancko weszła, a ta nie chce. Że nie tak. Muszę celować. Dobra. No. Od dołu podkładka. Cała chwila zakończona sukcesem. Już teraz wiem, dlaczego chciałem jak najbliżej tu, bo ciężko jest to przykręcać, nie? No, a tam dalej nie ma miejsca. Ale przykręciłem. To trzeba dość solidnie przykręcić, bo jak to wszystko podskakuje, to te śrubki już mi się raz odkręciły. Dobra. Dzisiaj jeszcze zrobię przycisk YouTube'a i to, a jutro
zielone. Tutaj dobrze. Równiutko wychodzi. No i tak mówiłem, jest ciut wyżej, nie? No ale to bez znaczenia. I teraz ultimate test. Pierwszy raz to robiłem, to zrobiłem tak, że nie mogę o to zahaczyć. Ultimate test z materacem. Elegancja Francja. Teraz jak są otwarte okna, jest przestrzeń, jest lepiej. I przede wszystkim nie walę się w głowę o to. Dobra, idę spać. Styki na dziś.